Marcin Najman zapowiedział, że w kwietniu przyszłego roku odbędzie się kolejna Narodowa Gala Boksu. Pierwsza edycja tej imprezy została zorganizowana w maju na PGE Narodowym w Warszawie. W ringu zaprezentowali się wówczas m.in. Artur Szpilka, Izu Ugonoch i Ewa Piątkowska. Pierwsze nazwiska uczestników przyszłorocznej gali mają zostać ogłoszone we wrześniu. Zawodników i tym razem do ringu wywoływać ma słynny Michael Buffer. 15 września w niemieckiej Lubece Siergiej Werwejko stanie do walki o pas czempiona Europy wagi ciężkiej Federacji WBO, krzyżując rękawice z niepokonanym Turkiem Alim Erenem Demirezenem. Werwejko w ubiegłym roku zanotował cenne zwycięstwo przed czasem nad Nagi Aguilerą. W tym roku jeszcze nie boksował, choć w maju przymierzany był do starcia z Mariuszem Wachem, gdy z walki z Wikingiem zrezygnować musiał w ostatniej chwili Erik Molina. Aż milion osób wykupiło internetową transmisję w systemie pay-per-view z sobotniej walki bokserskiej youtuberów, w której zmieścili się KSI i Logan Paul. Dostęp kosztował $10. Oprócz widzów przed komputerami, bój gwiazd YouTube'a śledziło także ponad 15 tysięcy fanów zgromadzonych w Manchester Arena. Walka zakończyła się remisem. 10 listopada w Londynie ma ostatecznie dojść do pojedynku króla wagi junior ciężkiej Aleksandra Usyka z Tonym Belliu, poinformował promotor Ukraińca Aleksander Krasiuk. Stawką walki mają być wszystkie tytuły należące do Usyka. Damn. Yeah.